Witam Państwa. Przed nami kolejne wydanie Siedleckiego Magazynu Kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki imienia Andrzeja Meżyckiego, scena teatralna miasta Siedlce. Zapraszam. W ostatni piątek, 19 listopada, odbyła się premiera spektaklu pod tytułem Adonis ma gościa. Właściwie były to dwa spektakle premierowe. Pierwszy o godzinie 11 z udziałem młodzieży, drugi o godzinie 18 z udziałem dorosłych, ale młodzieży również. Drodzy Państwo, cóż to był za spektakl? Jakaż była atmosfera? Cóż to była za premiera? Klatka. To klatka. Aha, rozumiem. Tak? Przecież jeszcze ci niczego nie wytłumaczyłem. Ptaki zamyka się w klatce, żeby je uwięzić. Naprawdę wspaniale zagrana sztuka, świetnie. Brawa dla pani Uli. Była bardzo fajna. Wiedział, co to wolność. Mi się bardzo podobało i bardzo mi się podobały te ptaki. Takie były, takie były realistyczne. Chciał wrócić do rodziny. A co to jest śmiech? No to jest to, co właśnie robisz. To jest śmiech? To bardzo przyjemne. Bardzo mi się podobało, bardzo ciekawy, inspirujący spektakl. Polecam. Były bardzo fajne efekty specjalne i bardzo mi się podobało, jak pani malowała na piasku. I wszystkim bardzo polecam. Nie potrzebuję się z nikim tarmosić. Zobacz, co się dzieje. Tracę pióra i dostaję pcheł. Przyjaciel to też ktoś, z kim nie musisz się tarmosić. Możesz też się z nim pośmiać. Wspaniałe, wspaniałe. Nie spodziewałam się, że to będzie aż coś tak pięknego. Ja uważam, że ten spektakl był dla całej rodziny. Ja nie mam skrzydeł. Masz. Masz skrzydła, które służą do latania, tak samo jak ja. A dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? No, bali się. Bali się, że im odlecisz. Bardzo nam się podobało, było super. Ptak latał bardzo wysoko. I możesz lecieć, gdzie dusza zapragnie. W prawo, w lewo, wszystko jedno gdzie. Bo nie ma już ścian, nie ma dachów, nie ma ograniczeń. Jesteś wolny i cały świat leży ci pod pazurkami. Chór miasta Siedlce obchodzi 20-lecie swojej działalności. W ostatnią sobotę, 20 listopada, w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Siedlcach odbył się koncert wieńczący obchody tego jubileuszu. Usłyszeliśmy Stabat Mater Karla Jenkinsa w wykonaniu jubilata. Chórowi miasta Siedlce towarzyszyła orkiestra reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Marcina Ślązaka. Solistki to Natalia Niemen, gościnnie, oraz Justyna Kowynia, na co dzień dyrygent chóru. Popatrzmy i posłuchajmy. Oh,
dostojni jubilaci. I tak patrzę, 20 lat, jubileusz, a tu same młode twarze, ale to pięknie, że kontynuowana jest ta działalność. Szanowni jubilaci, dziękuję serdecznie za to, że każdy Państwa występ i również ten dzisiejszy to kolejne wydarzenie artystyczne. Dziękuję za to, że tak pięknie rozsławiacie nasze miasto. Życzę kolejnych jubileuszy. Życzę kolejnych inspiracji. Życzę Państwu satysfakcji z tego, co robicie, a przy okazji my, mieszkańcy, możemy z tego korzystać. Życzę wszystkiego najlepszego, a dzisiaj przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Panie dyrektorze, proszę dalej opiekować się tak chórem miasta Siedlce. Dziękuję serdecznie. Przypominamy Państwu, że trwa 9. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja. 25 listopada kolejny spektakl konkursowy i będzie to przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Kamienica pod tytułem Kobieta, która ugotowała męża. W obsadzie znakomitości Dorota Chotecka, Marta Chodorowska i Jacek Lenartowicz. To, drodzy Państwo, nowoczesna komedia z elementami dramatu. To spektakl, na którym będziecie znakomicie się bawić. Godziny 17 i 20. Szanowni Państwo, widzimy się w Centrum Kultury i Sztuki. Zapraszam do zakupu biletów na naszej stronie internetowej, ale także tu, w naszej siedzibie przy ulicy Biskupa Świlskiego 31. Musicie to zobaczyć, musicie być z nami. Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja to nie tylko wydarzenia i spektakle konkursowe, to także wydarzenia towarzyszące. I właśnie w ramach wydarzeń towarzyszących proponujemy Państwu spektakl pod tytułem Salon Odnowy. 27 listopada, więc w sobotę o godzinie 16 prezentacja tego spektaklu się odbędzie. Obsada jak zwykle znakomita, humor gwarantowany, atmosfera w naszej sali teatralnej również. No cóż, drodzy Państwo, czekamy na Was. Kończymy nasz magazyn, ale zanim się pożegnamy, pozwolicie Państwo, że przypomnę Wam o naszej stronie internetowej, o naszym profilu na Facebooku, o naszym kanale na YouTube, a także o Scenie 24. We wszystkich tych publikatorach zamieszczamy informacje o wydarzeniach kulturalnych, które dla Was przygotowujemy w najbliższych dniach i tygodniach. Nie zapominajcie o nas, bądźcie z nami. Do zobaczenia.